pojedzie w nim Andreas Jonsson, który ma fatalną sytuację. Dzisiaj w półfinałach go nie zobaczymy, bo czwórka na jego koncie do tej pory. Kask niebieski to Chris Harrison, również 4 punkty dotychczas. W białym pojedzie Jarosław Hampel, ma 8 punktów i jest nad kreską, zatem nikt nie powinno tutaj już Jarosławowi pokrzyżować szyków. I Emil Sajfudinow w kasku żółtym, on do tej pory ma punktów 6, bo był w ostatnim, no i poprzednim wyścigu wykluczony. Patrzymy, biały kask Jarka, kto szybszy, Jarek czy Rosjanin, został w blokach Andreas Jonsson. Coś się zepsuło, coś się urwało, Emil Sajfudinow wyjeżdża przed Jarosława Hampela, niebezpieczna sytuacja, bo Emil znowu w tych dziurach, tym razem zdecydowanie rozważnie i jedzie Emil. Silnik, na którym miał jechać Andreas Jonsson. Emil, ale Jarek zrobi tutaj zaraz przycinkę, tak jest, wykantowało, postawiło w kosze. Emil, będzie tutaj jeszcze wspaniała rozgrywka. Miał jechać te zawody dzisiejszy Andreas Jonsson na silniku zwanym Rambo. No i Rambo nie wytrzymał trudów wyprawy do Nowej Zelandii. Jarosław Campbell teraz po dłużej. Do końca. Oczywiście i szerokie wejście teraz i Emil Sajfudinow znowu zostaje na tych swoich ulubionych dziurkach przy kredzie. Jeszcze jedno okrążenie, ależ odważnie, ależ ofensywnie wchodzi. Ręce same składają się do okrążku i znowu błąd na wyjściu Emila Sajfudinowa. I on pójdzie na dłużej, a Jarek powinien pójść szerzej, powinien go wypchnąć i przemknie przycinka Emil.